Witam wszystkich serdecznie. Kontynuacja naprawy sterownika MPPT. Troszeczkę spowolniony proces jest, bo jak teraz znaleźć testa? To jest MOSFET. Później wrzucę zdjęcie, co dokładnie za MOSFET to jest. Ale powiem symbol IRFB 4115 i on jest mocno podrapiany, bo on jest dość konkretny, mocowo i podrabiają go i mam mały problem, żeby znaleźć punkt, w którym dostanę to, za co zapłacę, bo to też będzie leciało później praktycznie na mocy całkowitej. I muszą te części być adekwatne do obciążenia. Doszedłem chyba do tego, co tutaj zawiodło i w jakiej kolejności to się stało, ale może to później. Najpierw chcę zrobić pokaz. Kupiłem taki wynalazek. Tutaj może będzie widać symbol tego wynalazku. Mam nadzieję, że zoom złapie. Przeczytam HW8409A. Nie jestem pewny, czy jest zoom, czy światło jest ok. No i tak, mamy tutaj jednego. Troszeczkę Was poprawię, żebyście widzieli. Mamy jedną diodę. To jest jednego MOSFETa, to jest ten T260. Nie umiałem prędzej znaleźć, co to jest za element, bo akurat było jakby wypalone, wydarte. Opis dopiero na którymś elemencie, dlatego sobie tutaj to dopisałem. Tutaj to ładnie widać. No i zrobimy pomiar tych trzech elementów. Nie złapało, mi wyskoczyło. Jak to na żywca. Powtórki to tylko w filmach się robi. Kinowych, a nie na YouTube'a. Dobra, tutaj mam nadzieję, że widać parametry. Że są dość ostre i to samo robimy sobie teraz w tym wynalazku. To jest taki przyrządas, taki bardziej uniwersalny. Uniwersalny ma dużo funkcji, ale też, jak to się mówi, nie jest bezbłędny. Dobry jest do tranzystorów, bo to jest podpisane jako tranzystor tester, a nie kondensator tester. Choć ma tutaj na przykład wyjście na PWM, wejście sygnałowe i chyba wyjście IR. No ale to już tam. Jakby ktoś był zainteresowany, to coś więcej powiem na ten temat. I głównie mi chodziło, tu mam diodę Schottkiego. Na pewno nie będzie widać, co to jest. I jest główny problem z T7, że nie chcę pokazywać Schottkich. I mamy w jedną stronę obróconego Schottkiego. To jest podwójny Schottki w obudowie TO220. Nie rozpoznaję. A ten wynalazek sobie z tym daje radę. A te diody Schottkiego dość gęsto używam w swoich instalacjach. I czasem z używanych korzystam, dlatego mi zależy na tym, żeby też to umieć sprawdzić, zanim wsadzę gdzieś w układ i mi się coś wyjara. Więc jak widać, dioda była jeszcze ok, ale i tak ją później wymienimy. I jeszcze raz kolejnego MOSFETa. To jest ten właśnie mocny MOSFET. Czy będzie zoom, bo ja mam taki średni podgląd z racji, gdzie mam kamerę. To są jego parametry. Można sobie dać stop klatkę, jak ktoś jest zainteresowany, bo będę musiał po tych parametrach szukać ewentualnie elementu zastępczego. No i mam nadzieję, że zoom. Zoom jest.
Jest i zoom. No i mamy parametry tutaj podane. No i takie w gratisie. Dużo takich małych komponentów mam, z jakichś wzmacniaczy. Próbowałem uszkodzone elementy, bo na przykład kiedyś znajomemu robiłem wzmacniacz i znalazłem między tymi wszystkimi nowymi elementami, co zostały, taki troszeczkę wybuchnięty kondensator. Tak mu to się troszeczkę wybuchło, troszeczkę się wykwasił. No i dlatego też umarł wzmacniacz, no ale to już tam jest inna historia, dawno jej nie było i nieprawda, jak to się mówi. Spróbujemy. Kondensatory elektrolityczne. T7 ma tą przewagę, że jak się nie wsadzi ten kondensator do środka, on zawsze pokaże, co tam siedzi. Tylko nie pokazuje, że to jest elektrolityczny, tylko pokazuje, że jest kondensator. No i faktycznie on ma 220. Wrzucę później zdjęcie, bo nie wiem, czy będzie widać tak. A tutaj, tylko że ja sobie muszę go wyiskrzyć, wyiskrzymy sobie go, bo tutaj jest taki pad, na którym też można mierzyć i minus musi być do pina środkowego. I lecimy z tematem. Mam nadzieję, że będzie widać. No i też jest. No i mam nadzieję, że ładnie widać. Więc elektrolityki mierzy, ale nie też duże. Tutaj mamy taki inny element. Jest kondensator. I też to mierzymy. Jest na tym kondensatorze dość podobny wynik między tu T7. Nie wiem, czy widać, bo ja kamerę mam prosto przed nosem, więc moja ostrość wzroku też jest nie najlepsza w tym wypadku. Jest prawie, że to samo. Więc tego typu kondensatory mierzy i też to. Ma dużo więcej funkcji. Jakby ktoś był zainteresowany, to mogę coś więcej na ten temat powiedzieć. Powiem, czemu się zdecydowałem na takie coś, bo to jest dedykowane do tranzystorów i może będzie widać, może nie. Większość komponentów, poza tą jedną diodą, jest napisane, co to jest za element. I jakby mi się coś przez przypadek zepsuło, to mogę sobie wymienić każdy komponent bez kombinowania. Tak samo tutaj jest Atmega, w środku duża programowalna. Nie będę musiał się bawić z SMD, więc jest to naprawialne. I to mnie głównie interesowało, bo jak wiecie z poprzednich odcinków, tam są dwa podobne mierniki, co umarły. Nie udało mi się ich ożywić. A teraz przejdźmy do tego, co tutaj to boli. Dobrze, troszeczkę więcej światła dałem sobie. I tak, pierwsza rzecz, takie zawinienie z fabryki. Te ścieżki są mocno cynowane. I tylko cyna była dotąd dodana i nie była dotąd, przez co znając się ten element najwięcej pracował. A te pracowały mniej, bo był większy spadek napięcia, więc ten element się przegrzewał. Kolejnym zawinieniem było to, że wszystkie elementy są mocowane na płycie, a później były dociskane tymi wynalazkami przez drugą stronę i to po prostu dociskało je. Spróbuję to mniej więcej zasymulować. Nie było tego w skrypcie, ale będzie łatwiej to sobie wyobrazić. Po prostu to dociskało, te dwa grzybki dociskają element wykonawczy do radiatora. I z racji, że coś musiało pójść nie tak,
bo tutaj widocznie naleciało dużo tej farby pod spód. To tutaj dobrze widać, tu i tu. Czyli tu mamy taki tandem. Prawdopodobnie nie dość, że cyna nie była dociągnięta, to będę poprawiał. To jeszcze tutaj naleciało tej farby lakieru pod spód. To się przykleiło i nie miało konkretny kontakt z radiatorem, dlatego to się przegrzewało. Prawdopodobnie to był powód, czemu to ktoś sprzedaje. Tak to wnioskuję. I później te dziwne zachowania były z tego, co tu się dzieje. A działo się to, że prawdopodobnie coś się zaczęło przegrzewać w obwodzie sterowania dławikiem, cewką, i coś zaczęło walić w kocopoły. Więc tak mi się wydaje. A co się stało, to chyba się nigdy nie dowiemy. Taka ciekawostka. Nie dawało mi spokoju, czemu tutaj jest tyle przelotek, a tu jest taka gruba ścieżka, bo się okazuje, to wrzucę zdjęcie i może też pod pewnym kątem to będzie widać. Jest to laminat nie tylko dwustronny, tylko trzystronny. Jest laminat, ścieżka, w środku jeszcze jest jedna ścieżka. I na zewnątrz jest jedna ścieżka. Dlatego mi bardzo zależało na tym, żeby nie przegrzewać płyty, bo jedną przelotkę już sobie zrobiłem, bo wszystkie elementy wykonawcze sobie, te MOSFETy, diody po prostu poucinałem. Bez, jak to się mówi, skrupułów, po prostu poucinałem, żeby jak najmniej przegrzewać płytę. Poucinałem jeden komplet sobie już wyczyściłem i sobie przemierzyłem jedną, drugą stronę i szukałem mniej więcej, gdzie to przelatuje, żeby po prostu stwierdzić, czy coś nie wyjarałem. Bo długotrwałe grzanie w przelotki powoduje zazwyczaj, że ona się degraduje, wypada i jak jest wielowarstwowy druk, no to mamy dupę, bo uszkadzamy w ten sposób całą płytę. Niby element wymienimy, a płyta jest uszkodzona. A w moim wypadku teoretycznie szłoby się doszukać, gdzie to leci, ale to by było bardzo mocno pracochłonne. Albo bym musiał po prostu kopać w płycie i się gdzieś w płytę wkopywać, żeby się połączyć z czymś. Więc to wykluczam. Płytę będę czyścił już przed montażem. Na razie muszę poszukać te wszystkie elementy, co tutaj są na liście. Te nie są tutaj opisane, jeszcze te drugie. Więc to mnie czeka w najbliższym czasie. Będę musiał znaleźć dobrego dostawcę, żeby te komponenty były jakościowe. Więc na razie tyle. Taki mały update. Może ktoś jest zainteresowany. Może ktoś coś pomoże albo zasugeruje, bo na pewno muszę to zrobić, bo czuć brak tych 500 W w instalacji. Mniej więcej tyle to obsługiwało, bo tyle mniej więcej w panelach jest. To nic. Ja dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jakby ktoś miał coś do napisania, do powiedzenia, śmiało, jestem otwarty. To no, dzięki wielkie. Na razie. Cześć.